Wejście na górę Synaj, część trzecia. Zanim zapytamy Mojżesza, jak mu się wiedzie, jak mu idzie ta wspinaczka razem ze świętym, wybranym królewskim ludem Bożym, to chcę poczynić pewne uwagi ogólne, żebyśmy wiedzieli, na co będziemy zwracać uwagę w tym etapie. Kiedyś przeczytałem u Maksyma Wyznawcy, że odkąd nastąpiło to pęknięcie w człowieku, które nazywamy grzechem pierworodnym, zaczęła się ta szczelina poszerzać, to znaczy została naruszona także ta podstawowa komunia. I Maksym mówi, człowiek od tej pory stale zaczął się indywidualizować. I rzeczywiście, jak się tak spojrzy trochę ogólnie na ludzkość, to też widać taką prawidłowość, że kiedyś ludzie żyli w takich homogenicznych grupach, byli bardziej związani ze sobą, posługiwali się tym samym językiem, mieli te same zwyczaje, te same obyczaje, te same rytuały religijne. Ta jedność była dość mocno zakorzeniona nawet w ich podświadomości. Później z czasem te grupy zaczęły się coraz bardziej rozpraszać. No i dzisiaj już jest tak, że w zasadzie współcześnie nawet na jednym osiedlu, mieszkając w jednym bloku, ludzie się już nie znają. I nawet nie dążą do tego, żeby się znać. Czyli następuje taka duża indywidualizacja. Mija się sąsiadów, mija się tych, którzy gdzieś tam spotyka się w sklepie. No ale tyle. Każdy się zamyka w swoich czterech ścianach i ma swoje życie. Często wiąże się to z jednoczesnym uprawianiem własnego ego. A to własne ego bierze się właśnie z takiego, moje dziecko musi być najlepsze, ja muszę mieć najwięcej, u mnie musi być zawsze na tip-top, uwaga zły pies, proszę nie wchodzić, proszę nie przeszkadzać, mnóstwo różnych innych rzeczy. Czyli dążenie do tego, żeby to, co jest moje, było na pierwszym miejscu. To znaczy, że taki stan rzeczy też jednocześnie rodzi taką smutną samotność. Smutną samotność. Ale ponieważ człowiek ma wpisaną komunię w sobie, więc też nie do końca się zgadza na tą smutną samotność. To znaczy, z jednej strony chętnie decyduje o samym sobie, chętnie idzie własnymi utartymi ścieżkami i to on określa, co ma być i jak powinno być, a z drugiej strony nie zgadza się na taką lepiej lub gorzej znoszoną samotność, dlatego szuka też bratniej duszy. Bratniej duszy, przyjaciela, moglibyśmy powiedzieć. Kogoś, z kim by mógł podzielić jakąś wartość swoją. Poszukuje zatem kogoś, z kim wiążą go jakieś wspólne zainteresowania, wiążą go jakieś wspólne cele, szuka takich środowisk, gdzie by mógł się spotkać. Czyli jakby jest to ciągnięcie z drugiej strony do drugiego człowieka, do wspólnoty. No i chcę właśnie powiedzieć o wspólnocie. I teraz, jeżeli będę mówił o wspólnocie, to nie mam na myśli wspólnoty zakonnej albo wspólnoty religijnej tylko mam na myśli każdą wspólnotę ludzką, której przyświeca wspólny cel, albo ten cel jest krótkodystansowy, albo długodystansowy, czyli może to być małżeństwo, jako cel budowania rodziny, może to być na przykład wyjazd ze znajomymi na biwak. Czyli wspólnota dla mnie oznacza każdą trwalszą relację ludzką. Nie będę tutaj się zastanawiał nad takimi spotkanymi osobami na ulicy lub w tramwaju, tylko o takiej relacji, w której z tymi osobami łączą mnie jakieś więzi przyjaźni,
serdeczności, czegoś, co pozwala mi, solidarności, co pozwala mi utworzyć z nimi jakąś relację. O tym będziemy mówić. Jak słyszycie wspólnota, to można sobie pomyśleć o swoim małżeństwie, o swoich znajomych, o swojej grupie medytacyjnej, o nas tutaj w sali, o wszystkich tych przestrzeniach, w których o taką rzeczywistość się ocieramy. I to nie jest coś takiego, co zdarza się tylko okazjonalnie. To znaczy my się z tymi ludźmi znamy, mamy jakąś przygodę z nimi, mamy też już jakieś swoje frustracje związane z tym doświadczeniem drugiego człowieka. Więc o tym będę mówił, kiedy wspominam wspólnotę. Tak? No to teraz chciałem zapytać Mojżesza, jak mu się udaje ta wędrówka na górę Synaj ze wspólnotą świętego ludu Bożego, no bo tak jest nazwane, Królewskie Kapłaństwo, Święty Lud Boży. Zaczniemy od 15 rozdziału i potem kolejno będzie cytat z 15 rozdziału, 16 rozdziału i 17 rozdziału Księgi Wyjścia. 15 rozdział zaczyna się pieśnią dziękczynną po przekroczeniu Morza Czerwonego. Ale zaraz później następuje pierwszy przystanek na pustyni i ten przystanek kończy się następująco. I przybyli potem do miejscowości Mara i nie mogli pić wód w Mara, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejsce nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał na mu drewno. Wrzucił on je do wody i wody stały się słodkie. To jest pierwsza przygoda Mojżesza ze świętym ludem Bożym. Rozdział 16. Nie tak daleko. Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położono między Elim a Synajem. 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zmorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. To są pierwsze przygody Mojżesza ze świętym ludem Bożym. Szemrał lud przeciwko Mojżeszowi. Chciałoby się powiedzieć: no ludzie, o co wam chodzi? No przecież ja się nie pchałem, było powiedziane, to jest wezwanie, ja wykonuję tylko, co mi Pan zalecił. Naprawdę to nie ode mnie zależy. Ale rozumiem Mojżesza, ponieważ Mojżesz jest liderem grupy. Jeszcze dodatkowo duchowym liderem grupy, który no niestety chcąc nie chcąc skupia na sobie wiele oczekiwań różnych. I wiele projekcji. Każdy z tego ludu ma jakieś oczekiwania w stosunku do Mojżesza. No i Mojżesz próbuje jakoś na to odpowiedzieć. Nawet tam za chwilę będzie ta scena, kiedy będzie słuchał i rozstrzygał spory pomiędzy tymi ludźmi, aż w końcu będzie musiał jego teść interweniować, żeby to nie obciążał się tak za bardzo, tylko jakoś to podzielił, ale wszyscy chcą do niego. A jednocześnie wszyscy wiedzą, jak powinno się prowadzić lud Boży, na pewno nie tak, jak prowadzi go Mojżesz, na pewno nie tak. No i końcóweczka, 17 rozdział, słuchajcie, to jest znowu doświadczenie Mojżesza. To po kolei następuje 15, 16, 17 rozdział. W 17 rozdziale jest tak. Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebywać kolejne etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: daj nam wody do picia. To jest 17 rozdział. Jeszcze żeby było ciekawie właśnie, to przejdziemy jeszcze do
rozdziału 20, nie, 32, kiedy to Mojżesz w końcu już idzie na tą górę, a lud zostaje na dole. Już przeszli spory, dostali tą wodę, kiedy chcieli, dostali tę mannę, kiedy chcieli, dostali te przepiórki, kiedy chcieli. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tego Mojżesza, że on nie ulegał tej frustracji, mimo że ona go dopadała, tylko jednak mimo wszystko wszedł. No i wszedł na tą górę, jest. No a co królewski lud Boży robi? Gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który wyszedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Na razie tyle, że do tego wrócimy. Więc zobaczcie, co to życie we wspólnocie z innymi, w tej relacji z innymi, co to życie ujawnia. Co ta wędrówka Mojżesza z tym świętym ludem Bożym, co ona mu mówi. Co mówi Mojżeszowi, ale ten Mojżesz to jest taki symbol relacji. Moja relacja inni, czyli jak ja reaguję na innych, co się we mnie odkrywa w tej relacji z innymi. Tak? To jest głównie tak. No na pewno trzeba powiedzieć, że Mojżesz jest absolutnie częścią ludu. On nie jest poza. On jest związany integralnie z tą wspólnotą. I z tego punktu, wracając do tych ogólnych jeszcze spostrzeżeń, jest to napięcie pomiędzy tym, że człowiek ma tendencję do indywidualizacji, czyli do tego, że sam chce sobie określać, jak ma być, a z drugiej strony ciągnie go do wspólnoty z drugim człowiekiem. Ciągnie go do tego wspólnego przymierzenia, do tego dzielenia razem. I z tego punktu wspólnota jest niezwykłym miejsce, jako spotkanie. Ale z drugiej strony wspólnota jest miejscem strasznym. Mojżesz się o tym przekonuje. Jest miejscem strasznym. Dlatego, że ona ujawnia bardzo wiele ograniczeń, które jest we mnie, ale też tych ograniczeń i tych zawiedzionych oczekiwań, które mam w stosunku do innych. Ona mi pokazuje moją nędzę i moje słabości. Tego, że nie jestem w stanie podołać zadaniom, które inni mi nakładają. No chciałoby się temu Mojżeszowi już tak spoczyć, no człowieku, no ja cię rozumiem, no przecież no jesteście na pustyni, no nie ma wody, no oni wszyscy oczekują od ciebie cudu. No to jest, czasami jest takie doświadczenie w życiu, nie? Że no jesteś całkowicie bezradny i masz takie wrażenie, że ci najbliżsi, oni chcą od ciebie cudu. I teraz weź to odpowiedź na to oczekiwanie, żeby nie zawieść, tak? Tak nie jesteś w stanie odpowiedzieć, bo tu odpowiesz, no to za chwilę, dwa rozdziały dalej, znowu lud nie miał co pić i znowu historia się powtarza. Nie jestem w stanie podołać zadania. Dalej ujawnia się moja niezdolność do porozumiewania się z niektórymi ludźmi. Z tym, że przypatruje się grupie, czy przypatruje się wspólnocie, przypatruje się człowiekowi, jest okej, a nagle zaczynamy rozmawiać, przebywać, i nagle się okazuje, że są takie przestrzenie, w których mi się nie rozumie. Mało z tego, że w grupie są ludzie, z którymi lepiej mi się rozmawia i lepiej mi się rezonuje, ale są też tacy, z którymi się w ogóle nie rozumie. Albo słabo. Bo takie bycie we wspólnocie pokazuje mi także moje zahamowanie. Burzę, która się dzieje, tak? Ta mi się podoba bardziej, ta mniej. Ten jest bardziej sympatyczny, ten jest mniej sympatyczny. Takie to wszystko, co się pojawia w środku, w kontakcie z innym. Pojawiają się moje pragnienia, które zdają się być nienasycone. Powinno być tak. Wiecie, to jest tak, że w klasztorze każdy wie, jak powinien magister prowadzić nowicjat, ponieważ nie jest magistrem. Każdy wie, jak przełożony powinien zarządzać klasztorem, ponieważ nie jest przełożony. I to jest najczęstszy model, że
My doskonale wiemy, że to powinno być tak dziwne, że oni tego w ogóle nie widzą, nie robią w ten sposób. Jakby to jest ta. Druga sprawa to jest też taka historia, którą wam powiem. Ona może być dyskusyjna dla małżonków. Ja to mówię tylko w formie dygresji, która by wprowadziła pewien element, taki obraz, który oddaje to moje pragnienia. Jak powinno być. Narzeczona myśli sobie, że jak już będzie w małżeństwie, to małżeństwie powinno być jedność, więc wszystko będziemy robić razem. Będziemy gotowali razem, będziemy zmywali razem, będziemy grali w gry planszowe razem, będziemy razem oglądać telewizję i razem będziemy spacerować, i razem będziemy wychowywać dzieci. I to wszystko musi być razem, bo to musi być takie ładne. I teraz facet, który to słyszy, to mu włosy dęba stoją i mówi sobie, Boże, umrę. Boże, ja umrę. To jest jedna przestrzeń. A druga przestrzeń jest taka, że mam jakieś oczekiwania w stosunku do tej jedności. Teraz kobieta, żona zjedli dobrą kolację, żona idzie zmywać i zmywając tą kolację włącza się taka frustracja. Nawet nie przyjdzie zapytać, czy nie pomóc. Ja muszę ugotować, ja muszę pozmywać, a pan oczywiście zjadł i zajmuje się swoim. No więc, ponieważ frustracja narasta, garków jest sporo, więc przebrało się. Wygląda z kuchni i właśnie ten komentarz, tak, że wszystko wszystkim, ale chociażbyś mógł zapytać. Na co on zdziwiony, przecież mogłaś powiedzieć, że trzeba ci pomóc przy zmywaniu. No prosta sprawa. Jasna sprawa. Pokazuje to jako taki obraz, co się dzieje w tej wspólnocie, kiedy mówimy o tym, co powinno być, jakie są pragnienia, które są zawsze nienasycone. Nie? Myślę, że jak jesteśmy razem tutaj na sesji medytacyjnej, to też w wielu głowach takie coś się pojawia. Tak? Jak powinna być ustawiona tabelka do tych obowiązków, jak powinno być przebiegać posługa w kuchni, w jaki sposób powinniśmy robić to, a w jaki sposób powinniśmy robić tamto. W jaki sposób powinny być kwiatki położone na ołtarzyku? Z prawej strony czy w środku? Powinny być w środku. Nie, lepiej jest z prawej, ponieważ zastawiają ikonę lekko. Może z lewej. Nie zastawiają. Właśnie tak podkreślają, że ikona jest. Etc., etc., etc. Możemy sobie tutaj... To wszystko się ujawnia dopiero wtedy, kiedy jesteśmy razem. Nie ujawnia się to, kiedy nas nie jesteśmy razem. Dalej ujawniają się wszystkie moje frustracje, zazdrości, nienawiść i chęć zniszczenia. No, to jest prosta sprawa. No, na przykład, sprawa tego typu, to na dłuższą metę się dzieje. Lepiej by było dla wspólnoty, gdyby ta osoba tu nie przyjeżdżała. Taka myśl. Lepiej by było, żeby tego typu osoby nie brały udziału w tego typu przedsięwzięciach z nami. Nie? Myślę, że gdyby Ojciec miał takie myślenie, to sam by musiał przebyć tą całą drogę od Chorebu przez Egipt z powrotem. Tak, myślę, że to tak by było. Ale to się pojawia. Tak? Chęć, to nie jest chęć zniszczenia taka, że kogoś pobije albo coś, tylko taka chęć, że on do nas nie pasuje, ona do nas nie pasuje, zawadza, przeszkadza, nie idzie w rytmie. To jest tego typu. To wszystko się ujawnia. To wszystko się ujawnia w tej drodze z innymi. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe błogosławieństwo, bo dopóki siedzi się samemu w pokoju i myśli się o relacji z innymi, to jestem naprawdę przekonany, że wszystkich będę kochał. Że będę całkowicie wyrozumiały, cierpliwy, znoszący wszystko i uśmiechnięty. Ja rozumiem przecież słabość ludzką, no doskonale rozumiem. Przecież nikt mi nie musi tłumaczyć, bo wiadomo, każdy człowiek jest słaby. Ja to doskonale rozumiem. Także pełna akceptacja dla ludzkiej słabości, pełna wyrozumiałość. W pokoju. Troszkę się to zmienia, kiedy wychodzę z tego pokoju i spotykam się z innym. I tu się właściwie to wszystko zaczyna. Mojżesz tego doświadcza. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy, kiedy słyszał to z tego trzeciego rozdziału, co dzisiaj żeśmy czytali, nie? Że masz iść i wyprowadzić mój lud. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co to znaczy wyprowadzić ten lud. I ile to jeszcze będzie trzeba naodkrywać różnych rzeczy,
kimże ja jestem, Panie, bo już naprawdę różne rzeczy, tak? To jest też to ujawnienie, to jest moje ostatnie odkrycie, takie, znaczy może nie ostatnie, ale takie bardzo do mnie dotarło, że żyjąc z innymi, czy blisko innych, nieustannie się doświadcza, czy ja doświadczam, że mój egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość. Że pierwsza reakcja jest bardziej spontaniczna, egoistyczna. I dlatego miłość jest wyzwaniem. Że to nie jest tak prosto, że to się tak samo dzieje. Że to jest właśnie ten wysiłek przekraczania siebie. To życie we wspólnocie, czy we wspólnocie z innymi, ono jest bardzo przykrym ujawnieniem ograniczeń, słabości i ciemności tak naprawdę tego ego. Często właśnie takim nieoczekiwanym ujawnieniem różnych potworów, które tam są. Bardzo szybko staramy się te potwory jakoś tam odsunąć, zracjonalizować, zaprzeczyć, czy uciekać od nich. Jedną z takich elementów jest to, że na przykład w życiu wspólnym no już jesteś, ale ponieważ to, co się ujawnia, jest zbyt trudne, więc wtedy, no wiesz, dzisiaj miałem dużo pracy, także dzisiaj nie mam siły na rozmowę. Dzisiaj nie przyjdę na wspólną rekreację, bo mam dość. Nie zawsze to jest ucieczka, ale zdarza się tak, że to jest, jestem bardzo zajęty, mam ważniejsze sprawy, jestem wykończony, daj mi święty spokój. Taki moment, że nie chcę do końca wejść w to, co mi ta wspólnota pokazuje. A jednocześnie w tym samym doświadczeniu jest ogromne pragnienie, żeby trwać w tej wspólnocie. To jest przedziwne. Że mimo tego pęknięcia, mimo tego, że ta indywidualizacja następuje, chęć samostanowienia o sobie, to jednak jednocześnie z tym samym jest ogromne pragnienie wspólnoty. Wspólnoty z człowiekiem, z ludźmi, którzy by mogli dzielić ze mną tą wędrówkę. Przedziwnie to jest. Muszę wam powiedzieć, że to mnie zawsze zdumiewa, że to tak jest, że to nie jest takie proste, tak, że sprawdziłem wspólnotę, nie podoba mi się do widzenia, tylko że to jest to ciągłe napięcie. Dlatego jest to niebywała szansa. I dla Mojżesza to była niebywała szansa i dla każdego z nas jest to niebywała szansa, żeby sobie uświadomić i zobaczyć tak prawdziwie, że wspólnota jest taka, jaka jest. A jeżeli się ją zauważy, że jest taka, jaka jest, to nagle na przykład atmosfera wspólnoty, na której mi tak bardzo zależało, już nie jest celem samym w sobie. Już schodzi na drugi plan. Bo właśnie często jest to tak, żeby to, wiecie, żeby było fajnie, żeby tak, żebyśmy nie dotykali różnych rzeczy, bo tak tego typu rzeczy. Musi być idealnie. Musi być idealnie. To jest właśnie też tak, że w tym napięciu pomiędzy tym, co denerwuje mnie w kontaktach z tymi moimi współbraćmi, współsiostrami, także tym, co mnie denerwuje w całokształcie wspólnoty, mimo wszystko chcę w niej być, mimo wszystko jest to otwarcie. I teraz są dwie możliwości. Dwie możliwości. Mogę się zamknąć w tej frustracji, która mi to wszystko ujawnia, mogę się wycofać, a mogę zrobić coś innego. Chciałbym wam przeczytać jeszcze tego Mojżesza, bo jest bardzo ciekawa sprawa. 32 rozdział, ciąg dalszy. Uczyńmy cielca, jakiegoś Boga, ponieważ nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Pościągali kolczyki, wytopili cielca, a Aaron stwierdził, że proszę się przygotować, bo to jutro będzie święto na cześć Boga. Mojżesz jest na górze. I teraz Mojżesz słyszy coś takiego. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
Jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, abym rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Zaraz przejdziemy do reakcji. Bo jak sobie przeczytałem to pierwszy raz, po tych wszystkich szemrał, kłócił się z Mojżeszem i tak dalej. I jeszcze na końcu, podczas jego nieobecności, poszli w przeciwnym kierunku. Więc no, chciałoby się powiedzieć: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, abym rozpalił swój gniew na nich. No, Panie, najwyższy czas, bo ja już nie daję z nimi rady. Najwyższy czas. Weź, zacznijmy wszystko od początku. Tylko ja sobie wybiorę kadrę, z którą przejdę całą tą pustynię. Ja sobie dobiorę ludzi, bo tu widzisz, że to się nie da ujechać. Szemrają, ciągle się kłócą i jeszcze teraz na chwilę ich zostawić samych i widzisz, co robią. No po prostu, no tak, to dłużej nie będzie. No i mówienie o królewskim narodzie, o ludzie na własność przeznaczonym Bogu, no troszkę to jest chyba na wyrost. Więc zróbmy porządek, tak? Ja tu zostanę, ty zrób porządek na dole, ja zejdę. No, chciałoby się, żeby była taka reakcja. A Mojżesz? Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie? Dlaczego płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zsyłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Taka jest reakcja Mojżesza, który nie ulega frustracji, który na pewno różne rzeczy przeżywał, ale to jest jego głębokie zrozumienie, że wspólnota, w której jest, jest miejscem paschy. I ta pascha ma kilka etapów. Pascha, czyli przejście. Chrześcijanin jest człowiekiem paschalnym. Jest człowiekiem, który ma przechodzić. Tak żeśmy zaczęli na tym pierwszym etapie. Nie da się nigdzie postawić namiotu. Musisz cały czas przechodzić w tym poszukiwaniu Boga żyjącego. Nie możesz się zatrzymać. Musisz cały czas przechodzić dalej. To przechodzenie dokonuje się na różnych poziomach i w istocie tak naprawdę to przechodzenie stanowi nawrócenie. Dlatego na przykład święty Benedykt powie, że miejscem nawrócenia jest stałe życie we wspólnocie. Pod regułą i opadem. Stałe życie we wspólnocie. On wie, że dokładnie tu się to wszystko ujawnia. Te potwory tam się ujawniają i one są przestrzenią czy zaproszeniem do tego, żeby przejść. Na tym polega także wzrastanie ku wyzwoleniu, co gwarantuje powodzenie takiego przechodzenia, że to rzeczywiście się tak dokonuje. Dlatego, że ta pascha, ona nie dokonuje się tylko na wzór Chrystusa. Ona się dokonuje razem z nim. Jean Vanier w takiej świetnej książce Wspólnota miejscem radości i przebaczenia pisał kiedyś tak: życie we wspólnocie jest miejscem, gdzie odkrywa się głęboką ranę własnego bytu. Uczy się ją przyjmować i wyraża się na nią zgodę. Mogą to być początki odrodzenia. Tak, nasze narodziny zaczynają się od tej rany. Nasze narodziny zaczynają się od prawdziwy człowiek, nie ten wymyślony w pokoju. Prawdziwy człowiek zaczyna się od odkrycia tej rany w spotkaniu z drugim człowiekiem. W zobaczeniu, że ja jestem słaby i on jest słaby. Mówimy o tym, że wspólnota nam ukazuje tego potwora, który jest, ukazuje nasze słabości, ale to odkrycie jest początkiem paschy. Początkiem paschy to znaczy, że dopiero kiedy uświadomię sobie, kim ja jestem, kim są inni tak naprawdę, z całością tych bogactw i słabości, które każdy wnosi, wtedy sobie zdaję sprawę,
że wszyscy podążamy za tym wezwaniem. Wszyscy podążamy za tym. Każdy jakoś próbuje odpowiedzieć na to wezwanie. I każdy coś wnosi do tej wspólnej drogi w odpowiedzi na to wezwanie. I jedna bardzo ważna rzecz. Idealnej wspólnoty nie ma. Myślę, że małżonkowie z dużym stażem już o tym wiedzą doskonale. Ci, którzy żyją we wspólnocie zakonnej, też wiedzą doskonale. Idealnej wspólnoty nie ma. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest to napięcie pomiędzy dążeniem do indywidualizacji, a pragnieniem wspólnoty. Do odkrywania własnego potwora i jednocześnie otwarciem na tego drugiego człowieka. Tego, że mimo wszystko Mojżesz wstawia się za swoim ludem. Że mimo wszystko się wstawia za swoim ludem. Czyli to też uczy, że Mojżesz miał przejść tą całą pustynię Synaj, aby wejść na drogę nie z oddziałem komandosów, elitarnie wybranych, najlepszych, którzy są wyszkoleni w tej dziedzinie. Tylko on miał właśnie przejść z ludem, który jest taki słaby, szemrzący, który ma ciągle coś, który jest zdolny do każdej chwili do tego, żeby upaść. I to jest właśnie lud Boży. To jest ten paradoks. To jest znowu to poznawanie działania Bożego w paradoksach. To jednocześnie jest lud Boży. Wspólnotę tworzą ludzie z ich bogactwem, ale również z ich nędzami. I to jest odkrycie drugi przejścia. Wspólnota pogłębia się, to znaczy rozwija się we właściwym znaczeniu, wcale nie przez to, że jej członkowie stają się bardziej operatywni, zgrani, jednomyślący, i tak dalej, tylko dlatego, że coraz bardziej są w stanie otworzyć się na tego drugiego człowieka takim, jakim on jest. Stają się bardziej wrażliwi. I to się dokonuje poprzez takie gesty, jak teraz Mojżesz zrobił. Nie? Że mógł po prostu dać upust swojej frustracji, a powiedział, nie Panie, czemu się gniewasz? Nie gniewaj się na mnie. To jest dlatego, że Mojżesz sam wie, że jest częścią tego ludu. Że jeżeli on nie jest obok, on jest częścią tego ludu, że to niezadowolenie to dotyka jego. Myślę, że to jest też ten moment takiej jedności, którą odczuwamy będąc z innymi. Na przykład tak bardzo się z nimi utożsamiamy, że ich doświadczenie staje się naszym doświadczeniem, że ich porażka staje się naszą porażką, ich sukces staje się naszym sukcesem. I to jest ta wzajemna zależność. To znaczy, że trzeba umieć się podzielić także swoją słabością w tym doświadczeniu wspólnego wędrowania. I to jest też taki moment, w którym uświadamiam sobie, że chociaż bardzo bym się starał, żeby nie być przeszkodą w tej miłości Bożej, która jest zwrócona do każdego człowieka, to jednak, ponieważ mam w sobie tą tendencję, że mój egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość, to ja chcąc, nie chcąc, jestem przeszkodą. Czyli drugi człowiek, chociaż jest bardzo pomocny, to jednocześnie też będzie dla mnie wyzwanie. Zawsze wyzwanie. Będzie też mi pokazywał, że to nie jest wcale tak prosto kochać. W tym sensie będzie przeszkodą dla mojego idealnego spojrzenia na rzeczywistość. Zaakceptowanie słabości własnych to sobie wytłuszczyłem. Zaakceptowanie słabości własnych i innych ludzi jest całkowitym przeciwieństwem pretensjonalności. Tutaj dochodzimy do drugiego przejścia. Frustracja bierze się głównie z tego, że ta pretensjonalność jest cały czas. Ona tak pulsuje, tak sobie pod skórą pulsuje. Powinno być, musi być, zachowuj się, schowaj, połóż, odłóż, wyłącz, włącz, musisz być, uśmiechnij się. Cały czas coś. Jeżeli się to zaakceptuje, słabość własną innych i zrezygnuje się z takiego myślenia pretensjonalnego, bo to nie chodzi o to, że się nie stawia wymagań, to nie chodzi o to, że się nie dąży do jakichś wspólnych celów, to nie chodzi o to, że jakby wszystko zamiata się pod dywan, tylko chodzi o pewien system myślenia, tak? Ciągle ja. Bo to są dwie różnice. Znaczy jedna różnica. Jedna różnica, dwa podejścia. Polega to na tym, że wspólnota ma być dla mnie i wtedy to jest myślenie pretensjonalne, bo zawsze oni powinni odpowiadać na moje pragnienia,
albo pojedynczo, albo wspólnie. Myślę, że to jest jeden z poważnych wezwań, jak ktoś przychodzi na przykład do wspólnoty benedyktyńskiej. Ma jakieś myślenie o benedyktynach, o tym, że ta wspólnota powinna mi zagwarantować, dać, zabezpieczyć, uchronić, nie wiem, popchnąć mnie w życiu duchowym. I wchodzi, tak? I teraz oczekuje, że wspólnota mu to da. Ale to jest niemowlęctwo. Tak naprawdę. Bo to niemowlę oczekuje, że wszystko mu dadzą. Dojrzały człowiek, ten, który dokonuje paschy, przechodzi od tego wspólnota dla mnie do ja dla wspólnoty. To nie, znaczy nie zwracam uwagi na to, jak bardzo oni mi pasują i wybieram tylko to, co mi pasuje, tylko oddaję się, tak jak Mojżesz to teraz zrobił. Niezależnie od tego wstawił się za ten lud. To oznacza, że wspólnota jest pewną formą, na której można bez obaw wzrastać, dążąc do wyzwolenia ukrytych form miłości. Ta miłość najczęściej ona jest bardzo taka ostra. Ostra w sensie taka realna. Że to nie jest tkliwość, tylko bardzo realna. To znaczy, że jak widzisz brata, który cierpi albo błądzi, to mu pomagasz. I to pomagasz mu od początku do końca. A nie na zasadzie tylko, że się do niego miło uśmiechniesz i życzysz mu miłej drogi, a potem idziesz w swoje. Tylko to jest w realu. Myślę, że to jest poważne wyzwanie. Poważne wyzwanie także w Kościele. Dlatego, że w Kościele niestety jest myślenie, byleby nie było afery. Byle nie dotykać problemu. Byle nie po... I to jest to czasami, że się tak przyklepuje. Nie? Odpowiedzialna miłość to znaczy powiedz, że jest i pomóż. A nie mów, że wszystko jest ok. To najważniejsze, żebyśmy się kochali. Powiedz, jak jest i pomóż. I wtedy to jest coś realnego. To jest właśnie to doświadczenie. Tak? Mojżesz wcale nie idealizuje tego ludu. Tylko zwraca uwagę na... Zwraca Bogu uwagę na istotę tego wezwania. To Ty uczyniłeś sobie ten lud. To jest taka próba, która się tu pojawia. I tutaj jest ten możliwy postęp. To właśnie tutaj się jakoś najbardziej w tym rozwijamy. Chodzi zatem o to, że nie ma wspólnoty idealnej. To znaczy zgadzają się na wspólnotę z innymi, zgadzam się na to, że będziemy się razem zmagali ze własnymi oczekiwaniami, słabościami, zlotami i upadkami. To właśnie w takie wspólnoty upodobał sobie Bóg, które po ludzku są bardzo różne. Najwspanialsze wspólnoty tworzy właśnie taka różnorodność osobowości, temperamentu i tego wszystkiego. Chodzi o to, aby kochać tych, których Bóg postawił na mojej drodze, a nie tych, których sobie wybiera. I tu jest ten element. Oczywiście my wolelibyśmy, żeby w tej naszej wspólnocie były osoby, które są, no nie wiem, jakieś inteligentniejsze, smutniejsze, weselsze, przedsiębiorcze, bardziej takie przytomne czy cokolwiek. My byśmy woleli, ale istotne jest to, żeby zobaczyć, że każdy jest niezbędnym spoiwem tego łańcucha. Że to mocni potrzebują słabych, tak samo jak słabi potrzebują mocnych. Benedykt jest kapitalny, jeśli o to chodzi. Opat powinien tak zarządzać wspólnotą, aby mocni mieli to, co chcą, a słabi nie uciekali. To jest to. On nie mówi, tak ma być, a jak to nie nadąży, no to sorry, tam jest jeszcze dużo innych możliwości, tylko mówi, mocni nie mają to, co chcą, a słabi, żeby nie uciekali, dlatego, że jedni potrzebują drugich na tej drodze. Bo w ten sposób uczymy się odkrywać Boga żyjącego. Droga na górę Synaj, odkrywania Boga żyjącego, ten ostatni etap, który przed nami w sobotę, wejście na szczyt, on jest przygotowany przez te wszystkie etapy. To on się tutaj objawia. Jeżeli z tego zrezygnuję, to nawet jeżeli wejdę na szczyt, to nie poznam. To będę myślał, że piorun to jest to. Moc. To jest tu. Tu jest Bóg. To będę tak będę myślał. Jeżeli nie przejdę tej drogi tymi etapami, to znaczy
zobaczyć swoją frustrację, którą się wykonuje w tym pierwszym etapie, w tym drugim etapie ze sobą samym i w tym trzecim etapie związanym z wieloma oczekiwaniami, które żywię w stosunku do wspólnoty, do drugiego człowieka i co, jak to, jak, co mi to ujawnia we mnie. Tak? Wspólnota stanowi miejsce wzrastania pod tymi warunkami, tak? Każdego ku wewnętrznemu wyzwoleniu i ku zjednoczeniu z Bogiem. Pod warunkiem, że jestem otwarty na to, tak jak ona jest. Powiem wam, że to jest wyzwanie. Dlatego, że egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość. I dlatego to chodzi o pewną decyzję. O to, że ja chcę. Cztery razy mi ten egoizm wyskoczy pierwszy, a za piątym razem zdecyduje się postąpić inaczej. I to jest właśnie to. To jest ta droga na górę Syna. Do ku rozpoznaniu Boga żyjącego we wspólnocie. W rzeczywistości. Tu. To jest właśnie. To jest to dokładnie to, co próbowaliśmy dzisiaj rano sobie nazwać. Cud, znak, który ma zaświadczyć o obecności Boga, o tym, że On jest, który jest. To jest gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia, która jest na co dzień. To jest cud i znak wskazujący na to, że Bóg jest obecny. Amen.